Cześć, witam Was serdecznie z powrotem na moim kanale. Dłuższa przerwa, głównie związana z wakacjami. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć odrobinę o głośnikach Celestion Deaton 33. To typowa i klasyczna konstrukcja trójdrożnych zespołów głośnikowych. Na dole mamy 25-centymetrowy bas papierowy na miękkim gumowym zawieszeniu. Głośnik średniotonowy, głośnik wysokotonowy. Jest to budowa zamknięta i są to głośniki o efektywności około 88 dB z przyjętą średnią rezystancją, powiedzmy na poziomie 6 Ohm. Praktycznie w całym zakresie nie schodzi poniżej 3 Ohm. To głośniki, które polecam szczególnie osobom słuchających ciężkiego brzmienia, rocka czy heavy metalu lub też bluesa. Idealnie nadają się do wydajnych, dobrych wzmacniaczy tranzystorowych i do pomieszczeń powiedzmy do 20 metrów kwadratowych. Pozdrawiam, do usłyszenia. Delikatna góra, podkreślony, wyższy bas, jest go dość dużo, troszeczkę brakuje mu kontroli, natomiast nisko schodzący, w sporej ilości, średnica delikatna, gładka, w wysokim tonem z pewnością przydałoby się odrobinę więcej szorstkości, więcej detaliczności. Natomiast nie są one nudne czy jednostajne, bardzo delikatnie akcentując wszelkie uderzenia perkusyjne. Pozdrawiam.